Co mają potrzeby ciała do potrzeby duszy? Ewagriusz mówi bardzo ciekawe zdanie. Powierz Bogu potrzeby ciała, a będzie jasne, że powierzasz Mu także potrzeby duszy. Czasami rozdzielamy potrzeby ciała i potrzeby duszy. Może, żeby lepiej je zrozumieć, ale tak naprawdę zawsze to jest jedność. Jeżeli powierzamy potrzeby naszego ciała, to też powierzamy potrzeby duszy. Można by powiedzieć, że także jest odwrotnie. Jeżeli powierzamy Bogu potrzeby duszy, to jest też jasne, że polecamy Bogu potrzeby ciała. Pamiętajmy o tym w modlitwie, że jeżeli powierzamy potrzeby ciała, to powierzamy także potrzeby duszy. I jeżeli powierzamy potrzeby duszy, to powierzamy także potrzeby ciała. Niech tutaj panuje jedność.